Unik, wycofanie się z wszelkiej konfrontacji i kroczenie po najmniejszej linii oporu to działania, które doskonale sprawdzają się w polityce. Zupełnie jednak zawodzą w kontakcie z Jezusem. Przekonał się o tym Piłat, ale za późno nauczył się, że decyzja nie podjęta dla Jezusa jest decyzją przeciw Jezusowi. Widać już wiosnę w Jerozolimie. Czas, by otrząsnąć się po zimie i rozgrzać kości. Tylko ta żydowska Pascha. Wolałbym, żeby już było po wszystkim. Żeby ci Żydzi zostawili mnie w spokoju, nie sprawiali żadnych problemów w czasie tych ich obrzędów. Wtedy mógłbym spokojnie wrócić do mojego pałacu w Cezarei i oddychać ciepłym, śródziemnomorskim powietrzem. Może tego roku wiosna będzie inna. Może tym razem Żydzi nie będą takim problemem. Wiem, nigdy za mną nie przepadali, ani ja za nimi. Zresztą nie dbam o to. Denerwują mnie pod każdym względem, szczególnie te ich religijne przekonania i ich uparta gonitwa za tradycją. No nie przeczę, że zdarzało mi się uprzykrzyć im życie, tak jak oni uprzykrzają moje. Wciąż podróżuję do Jerozolimy. Muszę być pewien, że ta irytująca banda nie wymknie się spod mojej kontroli. Zwłaszcza teraz, w czasie Paschy. To był wczesny piątkowy poranek, tuż po wschodzie słońca. Ujrzałem arcykapłana i starszych idących w stronę mojej kwatery. Tego dnia wyglądali szczególnie wojowniczo. Jedyną osobą pośród nich, zdającą się mieć w sobie spokój, był związany człowiek, którego najwyraźniej prowadzili do mnie. Był to Jezus z Nazaretu, którego religijni przywódcy oskarżali o zwodzenie Żydów, zachęcanie ich do niepłacenia podatków Cezarowi oraz przypisywanie sobie tytułu Mesjasz. O bogowie, pomyślałem, ci sami Żydzi, którzy nienawidzili płacenia podatków na rzecz Rzymu, oskarżali teraz jednego ze swoich za zachęcanie prostego ludu do unikania składania tychże podatków. Mężczyzna stał naprzeciw mnie cicho i ze spokojem. Zapytałem, czy rzeczywiście jest królem Żydów. Chciałem, żeby sarkazm w moim głosie był oczywisty dla wszystkich. Chciałem, żeby widzieli, jak nieprawdopodobnie komiczna jest cała ta sytuacja. Tylko że dla mnie nie on był komiczny, ale cały Sanhedryn i arcykapłan. Ten człowiek nie popełnił żadnego poważnego przestępstwa. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Powiedziałem o tym żydowskim przywódcom. Oni jednak wciąż upierali się, że Jezus wywołuje zamieszanie pośród ludzi, szczególnie w Galilei. Czy sprawcy problemów zawsze pochodzą z Galilei? Nie miałem chęci dyskutować z Jezusem i kiedy usłyszałem, skąd pochodzi, dostrzegłem możliwość ucieczki od tej przykrej odpowiedzialności. Nad Galileą sprawował kontrolę Herod Antypas, który właśnie w tych dniach odwiedzał Jerozolimę.
Nie zastanawiając się zbyt długo, posłałem do niego bandę rozzłoszczonych kapłanów. Nienawidziłem Heroda prawie tak bardzo jak Żydów. Chętnie pozbyłem się tego problemu, zrzucając odpowiedzialność na Antypasa. Niestety, moja radość nie trwała zbyt długo. Herod chciał widzieć Jezusa tylko dlatego, że słyszał o jego cudach. Podobno nieźle się ubawił, szydząc i kpiąc z tego Nazaretańczyka. Włożył na niego wspaniałą szatę i z pogardliwym śmiechem wysłał więźnia z powrotem do mnie. Przeklęty Herod! Ponownie arcykapłan i starsi szukali u mnie sądu oraz wyroku. Robiłem, co mogłem, by jakoś uniknąć tej konfrontacji. Ludzie krzyczeli, żądając krwi Jezusa. Wciąż jednak wydawało mi się, że nie będą mieli odwagi upierać się przy ukrzyżowaniu. Tak więc po kolejnej serii pytań ponownie zaprezentowałem swoje stanowisko. Nie znajduję w tym człowieku potwierdzenia na żadne oskarżenia, jakie stawiacie przeciw niemu. Nic, co uczynił, nie zasługuje na karę śmierci. Tłum zafalował jak wzburzone morze. Zebrani zdecydowanie odrzucili mój werdykt. Miałem już dość. Irytowali mnie. Myślałem tylko, jak najszybciej zamknąć tę sprawę. Chciałem, żeby to już było poza mną. Próbowałem zwrócić Jezusa Sanhedrynowi. Niestety nie udało się. Usiłowałem zmusić Heroda, żeby nim się zajął, ale i to nie zdało egzaminu. Ostatecznie zaproponowałem pewien kompromis. W przeszłości uwalniałem jednego więźnia z okazji żydowskiego święta Paschy. Nienawidziłem Żydów, ale gdzieś głęboko w sercu odczuwałem głęboki strach przed nimi. I taka mała amnestia zawsze na jakiś czas ich uspokajała, a tym samym uciszała mój lęk. Tego roku miałem zamiar uwolnić Jezusa, ale kapłani byli przeciwni. Podburzyli tłum, by krzyczał za Barabaszem, złodziejem i mordercą, zamiast za Jezusem. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Jak bardzo musieli go nienawidzić. I znów moje wysiłki spełzły na niczym. Uwolniłem Barabasza, ale co powinienem uczynić z Jezusem? Pomyślałem, że jeśli każę go ubiczować, a potem uwolnię, to Żydzi będą zadowoleni. Rozkazałem więc, by wychłostano Jezusa rzemiennymi batami, z których każdy zakończony był kawałkiem skóry, miedzi lub ostrymi drzazgami kościanymi, tak by sprawiać więcej bólu. Moi żołnierze zdarli z niego ubranie. Baty rozorały mu plecy, pozostawiając po sobie głębokie, krwawe bruzdy. To było okrutne biczowanie, ale przecież lepsze to niż krzyż. Taka chłosta i takie cierpienie Jezusa z pewnością zadowolą żądnych krwi kapłanów, myślałem. No ale niestety, myliłem się. Postawiłem Jezusa przed wyjącym tłumem, po raz trzeci wyrażając swoje wątpliwości co do jego winy. Nie zważając na to, tłum krzyczał: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Zadrżałem. To ich uparte naleganie. Taki ogromny tłum. Chcieli Jezusa, chcieli krwi. Kim byłem wobec tej masy? No Jezus. Co on im takiego właściwie zrobił? Nikt nie potrafił na to odpowiedzieć. Zresztą, kimkolwiek był, z pewnością nie zasługiwał na cały ten ból i poniżenie. Miałem pewność co do tego. Tak,
Wiedziałem, co było słuszne. Wiedziałem, co powinienem zrobić, ale nie miałem wystarczającej odwagi. Chciałem tylko mieć już to wszystko za sobą. Cóż, zdaje się, że wydanie Jezusa tłumowi było najszybszą drogą, by zakończyć ten koszmar. Zażądałem misy z wodą. Umyłem ręce od całej tej historii i oddałem Jezusa zgromadzonemu motłochowi. Włożyli krzyż na jego plecy i zaprowadzili na wzgórze czaszy. Już po wszystkim. Myślałem, że uda mi się zachować neutralność wobec Jezusa. No, ale to niemożliwe. Bo kiedy spotykasz tego człowieka, to musisz się opowiedzieć po konkretnej stronie. Musisz zdecydować, czy jesteś za nim, czy przeciw niemu. Nie ma drogi pomiędzy. Obawiam się, że wybrałem złą stronę. Kapłani zastraszyli mnie, a ja im uległem. Zachwiałem się. Nie miałem odwagi, by zrobić to, co słuszne. Powinienem był wznieść swój głos i zrobiłem to tak, ale... Ale to był głos poddania się. My, politycy, jesteśmy przyzwyczajeni do kompromisów, ale to nie był kompromis. To było tchórzostwo.